Witam Państwa serdecznie, nazywam się Morzen Jędrzejczyk, jestem fizjoterapeutą, 63-letnim, czynny zawodowo, a to jest moja pacjentka, Pani Franciszka pani, Maria. Pani Franciszka Maria. I mi Państwo, w trakcie takich rozmów podjęliśmy temat stawów kolanowych. Pani Franciszka ma problemy ze stawami kolanowymi. Inni ludzie mają problemy z stawami kolanowymi, biodrowymi. A jak to jest u 90-latków? Pani Franciszce do 90 lat troszeczkę brakuje. Mi bardzo dużo brakuje do 90 lat. Ale pani Franciszka zna swoją babcię, tak? Tak, znała babcię, która miała 90 lat. Przyszło 90 tak? lata. I niech pani Franciszka, tylko prosiłbym głośniej, opowie o tej babci, jak to było z jej zwyrodnieniami stawów kolanowych, biodrowych, jaki był zakres ruchu, jak to wszystko wyglądało. To znaczy babcia była już w podeszłym wieku, ale chodziła. Wszystko było bardzo dobrze, nie narzekała. No chociaż był to już taki chód trochę, jak to mówi się, starczy. Ale jakoś dawała sobie radę. No niestety zdarzył się przykry wypadek. Babcia wracała, konkretnie z kościoła wracała i najechał na nią motocykl przy przejściu zupełnie. I ten człowiek oczywiście się zatrzymał. Babcia się pozbierała z tej ulicy i on chyba pojechał, nie wezwał nikogo. I babcia na tych już co najmniej stłuczonych kościach przyszła do domu. To nie był duży odcinek, ale jednak był. No i jak przyszła do domu, to moja mama wezwała chirurga. Nie okazało się, że babcia ma złamaną nogę, złamane kość biodrową. I pan chirurg w związku z tym no, jakąś tam aparaturę zaordynował, to była jakaś szyna i przywiązane to było do sufitu, jak ja pamiętam. I powiedział do mojej mamy wyraźnie, że wie pani co, no tu trzeba działać i on będzie to miał pod kontrolą, ale w tym wieku, bo babcia już miała 70 parę lat, może być różnie. Także optymizmu tam specjalnego nie było. I cóż, babcia leżała, nie wiem, 2-3 miesiące, ja nie pamiętam, bo ja w tym czasie byłam no, studentką i także nie bardzo mnie takie sprawy nawet interesowały. I okazało się, że po tym czasie leżenia babcia normalnie wstała, trochę trzeba było laseczką sobie pomóc, ale jeszcze prawie 15 lat babcia doskonale sobie dawała radę i chodziła, w czym chirurg był bardzo zdumiony, że tak to się potoczyło, więc uważam, że te kości, te stawy, one wszystko, jeżeli jest odpowiednia terapia, jeżeli jest odpowiednie prowadzenie i lekarza, i fizjoterapeuty, to wtedy się nazywało rehabilitanci, i także tego pacjenta, bo babcia dużo chodziła, no jednak te 15 lat prawie przeżyła bez bólu, bez jakichś kłopotów zdrowotnych. I taka byłaby to historia. No historia jest fascynująca. Do jakiego wieku babcia żyła? 93 lata miała. Mili Państwo, 93 lata i chud, bez bólu w biodrach, kolanach, w stopie. Niesamowita historia. Mam nadzieję, że dla Państwa będzie to historia bardzo no, inspirująca i pouczająca, że wiek nie ma nic wspólnego do tego, jak my się czujemy ze stawami biodrowymi czy kolanowymi, w jakim stanie mamy te stawy biodrowe czy kolanowe. Fundamentem zdrowia jest przede wszystkim ruch oraz, jak Pani zaznaczyła, no, odpowiednia dieta, odpowiednie jedzenie, czyli nie fast foody popijane Pepsi Colą i zajadane tortami, tylko normalna, konkretna dieta, taka zdrowa. Tak, tort raz na rok, na urodziny. No właśnie, tort raz na rok, a nie co tydzień, czy tam 4 razy w miesiącu, czy tam 5 razy w miesiącu, tak? I przede wszystkim ćwiczenia i tak jak ja tutaj chodzę na ćwiczenia do pana magistra Janusza Danielczyka,
i wykonuje te ćwiczenia w domu, jest coraz lepiej, także to jest wszystko, może się to cofnąć, jakieś takie dolegliwości medyczne mogą się cofnąć. No i tutaj doskonałym przykładem jest pani Franciszka, która jak przyszła do mnie, chodzić nie mogła. Ciągle ją coś tam bolało, kolana się wykrzywiały na zewnątrz, bardzo był dziwny ten sposób chodu. W tej chwili pani Franciszka się ładnie tak powolutku zaczyna prostować, zaczyna już ładnie, coraz ładniej chodzić. Bóle w kolan są? No już nie, już tak. Bólu w kolan nie ma, także jest niesamowita sprawa, jest niesamowity postęp. No i też pani Franciszka ma odpowiedni wiek, nie będę pytał ile lat, ale kobiet się nie pyta. Ale państwo widzą, no i jest, jak to się mówi, coraz lepiej, także będzie jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję pani Franciszko za tę budującą historię i będziemy mocno zainspirowani tą historią, tego wszystko co najlepsze jest jeszcze przed nami. I żadne złamania, jakieś tam urazy i inne rzeczy. Nie mają nad nami władzy. Dokładnie. I tym hasłem kończymy. Do miłego zobaczenia. Następny raz.